Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z remake'a przewodnika do Dark Souls 1 Remastered. To już naprawdę, moi drodzy, zaczyna wchodzić w taką głębię, że już sam nie wiem, co ja właściwie robię. Ostatnio właśnie oglądałem swój stary przewodnik do Dark Souls 1, to były moje właściwie pierwsze filmy na kanale. Jest on nagrany w bardzo kiepskiej jakości, wtedy jeszcze brzmiałem, jakbym naprawdę bał się cokolwiek wypowiedzieć do mikrofonu. W tamtym przewodniku również nie robiłem platyny, mimo iż w Dark Soulsach pierwszych możecie śmiało zrobić platynę grając offline. No i oczywiście spytałem również was w poście na moim kanale, na społeczności, o to, czy chcielibyście właśnie taki remake. Około 500 osób oddało głos i 83% głosów było na tak. Jak uda mi się ukończyć cały przewodnik, to po prostu stary ukryję jako niepubliczny i wrzucę link do playlisty do każdego odcinka w tym materiale. Co prawda nie widzę sensu, byście korzystali z tamtego przewodnika, ale jeśli chcecie, to o reszcie rzeczy pogadamy sobie za chwilę, jak już wejdziemy do gry. Ja na samym początku osobiście wybiorę sobie klasę kapłan, głównie dlatego, że ma troszeczkę wiary i też będziemy musieli zdobyć 25 punktów wiary minimum, aby zdobyć jeden achievement. Co wybierzecie, zależy tylko i wyłącznie od was. Tak jak wspominałem wcześniej w jednym moim większym materiale, w Bookpendium, klasa początkowa nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o dar pogrzebowy, to tutaj mamy jedną mocną rzecz, a mianowicie jest to główny klucz. Główny klucz pozwala wam otwierać wiele nowych, ciekawych przejść, możecie sobie skracać rozgrywkę, możecie sobie zdobyć na samym początku sporo mocnych dusz. Ja go całkowicie odpuszczę, żeby pokazać wam taką normalną, klasyczną ścieżkę. I główny klucz również możecie otrzymać, jeśli zagracie sobie złodziejem na początku. Wtedy otrzymujecie jako base kit. A jeśli nie gracie ani złodziejem, ani nie wybierzecie tego daru pogrzebowego, to później w trakcie gry możecie kupić ten klucz u jednego NPC-ta. Ja wybiorę czarne bomby zapalające, bo to pozwoli mi na początku pokonać szybko bossa i przy okazji otrzymamy jedną unikatową broń. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death. And of course, light and dark. Then from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the furtive pygmy. So easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Will fade, and only dark will remain.
Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away. To await the end of the world. This is your fate. No i jesteśmy w samej rozgrywce. Północny azyl nieumarłych. Tutaj rozpoczynamy swoją grę. Na górze ten jegomość to był Oskar. Oskara właściwie spotkamy również za chwilę. Teraz jedna, moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o udźwig w Dark Soulsach pierwszych, to polecam zawsze być poniżej 25%. Kiedy macie najwięcej framesów, jesteście przez dłuższy czas odporni na obrażenia podczas rolowania. Im szybszy rol, tym lepiej. Żeby teraz stąd wyjść, musimy klasycznie otworzyć bramkę. Zgarniamy klucz. Do celi w lochach. To jest właśnie to ciało, które Oskar nam zrzucił z góry. I w ten sposób możemy śmiało wyjść na zewnątrz. Tam starcie oczywiście mamy wiadomości deweloperskie, które uczą nas właściwie jak grać. Gram całkowicie offline, dlatego żadnych wiadomości od graczy widzieć nie będziecie na tych materiałach. Od razu z prawej strony mamy kolejnego bossa, jakim jest Stray Demon. Do niego wrócimy sobie dopiero później, gdy przyjdziemy tutaj z powrotem z Lordran. Na razie możemy iść dalej. Mamy kolejną wiadomość deweloperską, że możemy zablokować cel, rozblokować. O tym też sobie za chwilę pogadamy. Bo jest ta mechanika nieco męcząca akurat w tej części gry. Wejdźmy po drabinie na górę. I od razu mamy nasze pierwsze ognisko. Możemy również zapalić, możemy przy nim sobie odpocząć, jeśli chcecie. Nie ma znaczenia. I tak naprawdę tutaj na tym całym dziedzińcu mamy jedne drzwi zamknięte z drugiej strony. Je sobie możemy otworzyć również za chwilę. I możemy w sumie właściwie tylko wejść tutaj do tej kaplicy, tego pomieszczenia. Zanim jednak wejdziemy i spojrzymy się całkowicie maksymalnie do góry, to zobaczcie, że mamy właśnie nad sobą bossa. Demon z Azylum. Tego bossa musimy pokonać, jeśli go nie pokonamy, to nie jesteśmy w stanie sprogresować dalej gry. Ale gra jest zaprojektowana właśnie w taki sposób, że jeśli wejdziecie do pomieszczenia, to tam macie jeden właśnie napis deweloperski, który mówi o tym, żeby stąd uciekać, bo nie mamy broni. Obecnie posiadamy tylko rękojeść prostego miecza. Nie zadaje zbyt wielu obrażeń. Jeśli przejdziemy sobie na lewo, to tam zaraz ta kratka się otworzy i będziemy mogli śmiało właśnie przebiec dalej, zebrać nasz początkowy ekwipunek i dopiero później zawalczyć z tym bossem. Demon z Azylu jest wrażliwy na ogień. Bardzo wrażliwy na ogień. Stąd też jeśli zaczniemy sobie z czarnymi bombami zapalającymi, to dokładnie 5 bomb potrzebujemy, aby go wykończyć. Jeśli go pokonamy teraz, przed pójściem właśnie przez tą bramkę, to otrzymujemy jedną specjalną broń. I to też właściwie zrobimy. Wystarczy wejść na arenę
On zaraz spadnie na dół, możemy rzucać bomby. Ojej, przerzuciłem jedną bombę niestety. Stoimy daleko. Fejtujemy ciosy, unikamy ciosu i rzucamy bomby. No i proszę, demon z azylu pokonany. I po jego pokonaniu otrzymujemy wielki młot demona. Człowieczeństwo. I jeśli chcielibyśmy progresować dalej, musimy wyjść przez te drzwi. Niestety nie posiadamy klucza. No i jeszcze 2000 dusz. I to jest właśnie broń, którą możecie uzyskać po pokonaniu demona na samym początku, jeszcze zanim ruszycie przez tamtą kratkę. Jest to broń, która ma dosyć duże skalowanie od samej siły, wymaga od nas 406 siły. Jest niezła, całkiem sporo obrażeń, jest to broń również obuchowa, więc będziemy dosyć często wracać równowagi przeciwników. No i dobra, tutaj zobaczcie. Uciekaj, mamy wiadomość deweloperską i musimy właśnie przejść przez tą kratkę. Ona od razu by się za nami zamknęła, jeśli demon z azylu dalej by żył. I teraz jeśli przejdziemy dalej, mamy kolejne ognisko. No i oczywiście tutaj już zaczniemy zbierać swój właśnie ekwipunek. Ekwipunek początkowy, którego mogliśmy zauważyć na samym początku podczas tworzenia postaci. Czyli ja jestem kapłanem, więc znajdę tarczę, maczugę oraz talizman do używania cudów. Bardzo przejdźmy na lewo. Tutaj mamy tarczę wschodnio-zachodnią. Możemy założyć, czemu nie? I teraz biegniemy dalej. Tam przed nami znajduje się kolejna rzecz do zabrania, kolejna tym razem broń. Jest to buława. Każda klasa oczywiście będzie miała inne broń na samym początku. No i teraz możemy śmiało wykończyć tego jegomościa. Przejdźmy przez mgłę. Jesteśmy na wyższym piętrze. Zaraz tutaj właśnie na dole mieliśmy ognisko i tam weszliśmy do tej kaplicy. Od razu po lewej stronie mamy jeden przedmiot, do którego dostać się chwilowo nie możemy. Jest to pierścień. Do niego dostaniemy się dopiero, gdy później wrócimy do azylu nieumarłych i zdobędziemy jeszcze jeden klucz. Jeśli przejdziemy na prawo, to tutaj możemy przede wszystkim na początku zejść na dół. I to jest właśnie ta bramka zamknięta z drugiej strony. Jesteśmy zaraz na dziedzińcu. I tutaj też zaraz za tą ścianą, zobaczcie. Jest Oskar, który leży sobie na ziemi. I patrzy się w tamtą łunę światła. Żeby się do niego dostać, musimy zniszczyć tą ścianę. Zobaczcie, ona jest taka popękana. Jeśli spojrzymy na górę na schody, mamy jedną kulę. To jest pułapka. Musimy wejść i raz zeskoczyć na dół. I otwiera się przejście. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Okay. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. I otrzymamy butelki Estusa. Oh, and this. I mamy również dwa klucze. Klucz do wschodniej części drugiego piętra azylu oraz duży klucz pielgrzyma. Duży klucz pielgrzyma jest potrzebny, aby otworzyć to dużą bramę zaraz za bossem, która była zamknięta. To nam pozwoli właśnie wrócić do Lordran. Jeśli nie pokonalibyśmy demona z azylu od razu, gdy wyszliśmy do tej kaplicy, to ten klucz poleciałby właśnie z niego. I Oskar dałby wam tylko klucz do wschodniej części drugiego piętra. Jeśli pokonaliśmy go wcześniej, to właśnie od Oskara otrzymujemy ten klucz. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. No i teraz jeśli stąd wyjdziemy,
Jeszcze tylko jedna wiadomość. Użycie przedmiotu, żeby użyć oczywiście butelki Estusa. To usłyszymy zaraz dźwięk umierania. I Oskar znika. Otrzymujemy jeszcze 100 dusz. No i mamy również informację, co musimy zrobić. Musimy dotrzeć do Lordran, zabić w dzwon przebudzenia. Żeby sprogresować oczywiście dalej grę. Tutaj na górze mamy jeszcze jednego holołka, który właśnie rzucił na nas kulę. O! Trochę za blisko ściany. No i dzięki właściwie temu kluczowi od samego Oskara możemy otworzyć bramkę. I tutaj właśnie byłby ostatni przedmiot waszej klasy, jeśli zaczynacie kimś innym niż jakąś podstawową wersją wojownika czy też rycerza. W moim przypadku oczywiście będzie to płócienny talizman. Tutaj mógłby być również łuk, mógłby być również kostur. Jeśli chodzi o talizmany, zawsze polecam albo kostury zakładać w lewą rękę, żeby zawsze móc bez problemu atakować bronią. Teraz z racji tego, że jestem kapłanem, to mam dodatkowe 5 sztuk leczenia. Po lewej stronie mamy jeszcze kilka holołków, możemy sobie spokojnie wyciągnąć. I ponownie, jeśli nie pokonalibyście demona z azylu, to tutaj byłaby mgła. Moglibyście wejść przez tą mgłę i skoczyć mu na głowę, zadając mu naprawdę dużo obrażeń. Więc ta walka pierwsza jest bardzo prosta. Tutaj jeśli kawałek dalej przejdziemy, mamy jednego rycerza właśnie z tarczą. Jeśli chcecie, to możecie nauczyć się parowania właśnie na nim. Ma dosyć prostą animację. Aczkolwiek parowanie nigdy nie jest wymagane. Nie musicie się tego uczyć, jeśli nie chcecie. No i mamy jedną bramkę. Jest zamknięta niestety. Tam właśnie możemy zebrać tam ten pierścień, który leży na schodach. Czyli to dopiero później. No i dobra. To mam załatwione. Możemy śmiało zeskakiwać na dół. Trochę życia stracimy, ale będzie troszeczkę szybciej. Otwórzmy bramę. I tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć do Lordran. Aczkolwiek jest jeszcze tutaj jedna mechanika oraz jeden przedmiot do zebrania. Od razu po lewej stronie. Przy murku mamy jedną duszę. Dusza zaginionego nieumarłego. A z prawej strony mamy jedno małe gniazdo. W remasterze już to gniazdo nie będzie aktywne na samym początku, dopiero później. To są właśnie kruki, u których możemy wymieniać część przedmiotów. I oczywiście przyjdziemy tutaj wymienić wszystkie przedmioty w późniejszym etapie gry. A jeśli wejdziemy na górę, to mamy kolejną cutscenkę. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Dotarliśmy do kaplicy Firelink. Rozwiń się w Lordran i rozpal ogniska. I to ognisko troszeczkę się różni od innych pozostałych podstawowych ognisk. Jeśli sobie przy nim odpoczniemy, to zobaczcie, że zamiast 5 estusów, które otrzymalibyśmy po odpoczęciu przy ognisku, otrzymujemy tym razem 10. To ognisko jest raz rozpalone.
O tym też nie wspominałem w swoim pierwszym przewodniku i to też bardzo często ludzie mnie pytali w komentarzach, dlaczego tu masz 10 estusów teraz, a nie 5? W Dark Soulsach pierwszych mamy mechanikę rozpalania ogniska. Jeśli ognisko nie jest rozpalone, za każdym razem, gdy odpoczniemy, będzie dawać nam tylko 5 estusów. Na początku, jeśli nie zdobędziemy jednego przedmiotu, możemy go rozpalić tylko raz. I wtedy mamy 10 estusów, jeśli odpoczniemy przy ognisku. To ognisko jest już rozpalone, głównie dlatego, że tutaj na dole mamy właśnie strażniczkę ognia. Przy każdej strażnicy ognia, ognisko będzie rozpalone raz. Nie możemy z nią pogadać, nie odpowiada, nie może mówić. U niej możemy sobie wzmacniać butelki Estusa. Rozmowa oczywiście nic nie daje. Teraz jeśli chcemy właściwie rozpalić ognisko, to musimy mieć raz, że formę człowieka, a dwa, że musimy mieć jedno dodatkowe człowieczeństwo na górze. Zobaczcie, mamy takie kółko, mamy 0-0, nie mamy żadnego tak zwanego soft humanity, czyli nie mamy żadnego człowieczeństwa i przez to nie możemy ani odwrócić pustki, ani nie możemy rozpalić ogniska. Tutaj zaraz z prawej strony na studni mamy 3 człowieczeństwa, to możemy sobie użyć w tym momencie 2. Samo w sobie człowieczeństwo, jeśli użyjemy, to nie dość, że daje nam punkt człowieczeństwa, to przy okazji jeszcze przywraca całe nasze zdrowie. Więc to też nie jest głupi pomysł, aby sobie w trakcie walki z bossem ewentualnie użyć, jeśli straciliście już wszystkie estusy i jest wam ciężko. Poza tym posiadanie samego człowieczeństwa również daje nam troszeczkę więcej odkrywania przedmiotów, daje nam troszeczkę lepszy loot z przeciwników. W obecnym momencie, zobaczcie, mamy 100 punktów odkrywania. Jeśli na górze będziemy mieli jedno człowieczeństwo, to otrzymamy 50 punktów bonusu do odkrywania. W tym momencie już jedno człowieczeństwo, mieliśmy 100 punktów. I teraz zobaczcie, mamy 150 odkrywania. Warto zawsze mieć jedno na górze. Możemy sobie jeszcze ten bonus zwiększyć, mając więcej na górze człowieczeństwa, ale każde kolejne będzie dawać nam znacznie mniej. Pierwsze daje 50 i teraz na przykład jeśli użyję kolejnego, to otrzymam tylko 8 punktów odkrywania, a nie 50. 158. Warto mieć 10 maksymalnie, bo wtedy mamy 210 punktów łącznie odkrywania. Jak tylko będę miał zapas człowieczeństwa, będę chciał to uzyskać, bo to po prostu się przydaje. Czy to przy farmieniu broni, czy to przy farmieniu kamieni. No i teraz jeśli mamy na górze 2 człowieczeństwa, to jeśli usiądziemy przy ognisku, możemy odwrócić pustkę. I tym samym tracimy jedno człowieczeństwo z góry, ale mamy postać człowieka. Mając postać człowieka, teraz możemy przyzywać sobie graczy, kumpli do pomocy, możemy również przyzywać NPC-ty. No i teraz jeśli to ognisko nie byłoby rozpalone, to również mogę poświęcić jeden punkt człowieczeństwa i rozpalić. Ale nie znam w tym momencie tajemnego rytuału, więc jest to niewykonalne. No i oczywiście rozpalać możecie tylko jeśli macie postać człowieka. I to jest właśnie główna mechanika samego rozpalania i tego, jak uzyskać więcej estusów niż mamy bazowo przy ognisku. Dobra, zacznijmy teraz grę. Ogólnie, tak jak w moich przewodnikach zazwyczaj gadam z każdym NPC-tem, tutaj również będę to robił. Jeśli chcecie skipować, śmiało polecam. Ja będę z nimi rozmawiał głównie dlatego, że chcę wam jeszcze przy okazji troszeczkę wytłumaczyć samego świata. No i przy okazji, jeśli nie wiecie co robić, to właśnie dzięki nim możecie się tego dowiedzieć. Ten niegomość to jest pierwszy NPC, którego spotykamy. Jest to Crestfallen Warrior, czyli załamany wojownik. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Oskar na początku gry powiedział nam, że musimy przyjść tutaj, aby zabić w jeden dzwon. Teraz się okazuje, że są 2 dzwony. Jeden dzwon jest właśnie gdzieś wysoko nad nami, gdzieś w kościele, a drugi znajduje się pod nami, pod ziemią, w Blighton. Musimy zabić oba dzwony i wtedy otrzymamy cutscenkę, która pokaże wam, co się właściwie stało. What? You want to hear more? Oh, that's all we need. Another inquisitive soul. Well, listen carefully then. One of the bells is up above in the undead church, but the lift
is broken. You'll have to climb the stairs up the ruins and access the undead burg through the waterway. The other bell is back down below the undead burg, within the plague-infested Blight Town. But I'd die again before I step foot in that cesspool. Bloody hell, what is it now? You ask too many questions. I'm not up. No i na razie tyle. Crestfallen Warrior jest to postać, która będzie wam za każdym razem przypominać, jeśli z nim pogadacie, o tym, co się obecnie dzieje, o tym, czy coś się zmieniło w samej kapliczce Zjednoczenia. Więc jeśli wrócicie do kapliczki Zjednoczenia w którymś momencie, warto sobie z nim pogadać, zobaczyć, czy ma coś nowego do powiedzenia. On również wspominał, że winda nie działa do samego kościoła, że musimy znaleźć ścieżkę, idąc tutaj po tych schodach. Tutaj na samym końcu mamy jedną właśnie windę, która prowadzi do kościoła nieumarłych, tylko jest zamknięta klasycznie z drugiej strony. Zaraz wam to pokażę. Zaraz jeszcze z prawej. Na samym końcu mamy jeden przedmiot. Jest ta bomba zapalająca w sztukach 6. Jeśli przejdziemy sobie tutaj do kościoła kolejnego, czy też do ruin jakiegoś kościoła, to mamy nowego NPC-ta, jakim jest Petrus. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. No i trzymamy miedzianą monetę. Nic specjalnego, możemy to po prostu użyć później w grze, aby otrzymać kilka dusz. Oh my, you again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Jasne, jak najbardziej. Very well. Then first, a covenant with the gods. Już należy do tego przymierza. Now let me share my miracles. Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. No i teraz jest dla nas takim, powiedzmy, że handlarzem. Możemy przy okazji nauczyć się gestu, jest to wzrusz ramionami. No i jeśli chcemy, możemy wejść do przymierza. Ja do niego wejść nie mogę, bo już do niego należę. Come again. Kapłan, moi drodzy, zaczyna właśnie będąc w przymierzu Białej Drogi. Jest jeden achievement za to, żeby właśnie odkryć to przymierze. Jeśli zaczniecie jako grę jako kapłan, to niestety będziecie musieli wyjść z przymierza później i dołączyć do niego raz jeszcze, żeby otrzymać achievement. Jeśli nie gracie jako kapłan, to jak zapyta was, czy chcecie się nauczyć cudów i dołączycie do przymierza, otrzymujecie automatycznie achievement. Jeśli chodzi oczywiście o przedmioty, możemy od niego kupić kilka cudów. Mianowicie fragment wielkiego leczenia do domu, jako kostkę powrotu do domu, w postaci cudu, moc, szukaj rady oraz leczenie. No i też sprzedaje nam talizman oraz talizman Torlund. Talizmanu kupować nie ma sensu, bo za chwilę znajdziemy jeden darmowy. My companions are Milady and her young knights. She is young, but burdened by an undead mission. We are her defenses to keep her from harm. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. I teraz możemy za 200 dosłownie dusz zapytać go, jaka jest dokładnie ich misja. Jeśli nie chcecie tego robić, możecie tego nie robić, bo potem jeden z innych NPC-tów, a konkretnie Grix, powie wam o tej misji za darmo. Ale 200 dusz to nie jest dużo. Czemu nie? Jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, możemy dać. Very well. I can surely tell you, of all people, undead clerics are given a mission to seek kindling. Kindling is the art of feeding bonfires with humanity. Through kindling, we shall one day be granted magnificent powers. Wiemy, że będzie chciał znaleźć wraz ze swoją panią rytuał rozpalania, czyli ten rytuał, który potrzebujemy, aby uzyskać więcej estusów samego ogniska i móc rozpalać je trzykrotnie. Very well. Undead kindling. No i na razie, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o Petrusa. Z nim sobie jeszcze oczywiście pogadamy i będziemy go spotykać w trakcie gry kilka razy,
jeśli pójdziemy do katakumb, ale o tym dopiero później. No i teraz właściwie możemy wejść dalej i na samym początku, jeszcze właściwie w tym odcinku, zbierzemy wszystkie przedmioty, które możemy znaleźć w samej kapliczce i od przyszłego odcinka ruszymy sobie już do parafii umarłych. Jeśli tutaj wejdziemy po schodkach na górę, to od razu z prawej strony mamy kolejne schodki i na górze zgarniamy duszę zaginionego nieumarłego. I to jest właśnie ta winda, o której wspominał nam załamany wojownik. Ona prowadzi bezpośrednio do kościoła. Pamiętajcie o tym, jak do niego dojdziecie, żeby otworzyć sobie skrót. My na początku możemy skoczyć na dół. Bo tutaj, moi drodzy, mamy jeden taki mały secret. I zobaczcie, mamy jeszcze cztery skrzyneczki. Tutaj w ostatniej zgarniamy pękniętą czerwoną sferę oka, czyli możemy teraz nawiedzać światy innych graczy, jeśli gramy online. Kolejnej zgarniamy Morgenstern oraz talizman. My już posiadamy jeden talizman, płócienny. Nie musicie kupować, możecie używać właśnie tego, którego znajdziecie tutaj. No i mamy również Morgenstern. Jest to broń obuchowa, która przy okazji jeszcze nakłada krwawienie. Teraz w kolejnej skrzynce mamy 6 kostek wiodących do domu. I zaraz tutaj w ostatniej talizman Lloyda, czyli talizman, który wyłącza leczenie przeciwników, bądź też usypia mimiki. Teraz tutaj na dole, zobaczcie, mamy cmentarz. Jest tu mnóstwo szkieletów. Szkielety są dosyć mocnymi przeciwnikami na początku gry. Potrafią was łatwo zmiażdżyć, ale jeśli macie broń obuchową, czyli Morgenstern albo właśnie tą buławę, z którą zaczyna kapłan, to będziecie ich stunować cały czas dosłownie. Każdy atak będzie rozsypywał szkielety na części. W ten sposób możecie śmiało sobie powybijać te szkielety, jeśli chcecie. W praktyce nie ma raczej sensu, biją strasznie dużo, nie dropią zbyt wielu dusz. Ale jeśli chcecie na początku zdobyć bronię, to można tutaj przyjść na ten cmentarz tylko po to, żeby to pozbierać. Tylko uważajcie, bo to nie będzie proste. Szkieletów jest tutaj mnóstwo. Sobie gdzieś tam patrzę, poszedł, ale wróci, dobra. Broń obuchowa działa na nich właśnie bardzo, bardzo dobrze. Fajnie było oczywiście, żeby nie spadł. Oj, dostałem jeszcze przy ścianę. Najgorszym właśnie faktem akurat na tym cmentarzu jest to, że nie możemy wyciągać ich pojedynczo. Praktycznie każdy szkielet jest gdzieś obok innego szkieleta. Dostaje się w pewnym momencie bardzo, ale to bardzo męczące do czyszczenia. Uwaga, bo te szkielety również mogą was, moi drodzy, sparować. Jeśli nie macie broni obuchowej, uważajcie. Mówię, żeby szkielet był pojedynczo, każdy tutaj, to byłoby prosto. Użyjmy leczenia sobie. Potem. I teraz w tym miejscu mamy przede wszystkim do zebrania dwie całkiem mocne bronie, jedną tarczę, która jest średnia i jeszcze mamy lornetkę, która może się przydać akurat dla mnie, jeśli chodzi o tworzenie materiałów. Z lewej strony mamy jeden przedmiot. Postarajmy się, spróbujmy właśnie zobaczyć, czy... Nie, one chyba się skrzyżą dopiero, gdy... Właściwie już działa. Nieważne. No i sparało mnie. O, dobra, na szczęście zgit. I się właśnie w taki sposób śmiesznie odwraca swój mieczyk i będzie parował. Jednego mniej. Pięknie. Teraz tutaj z lewej strony zgarniamy duszę dużą zaginionego nieumarłego. I teraz, moi drodzy, ja przebiegnę i pokażę wszystkie przedmioty tutaj. Tak jak mówię, nie jest to nic ważnego. Jeśli chcecie, to ewentualnie warto sobie wbiec tutaj z prawej strony. Tam mamy dwie bronie całkiem niezłe. Ale jeśli nie chcecie tego robić, to ja bym na wasze miejsce odpuścił teraz. Jeśli nie potrzebujecie żadnej z tych broni. Tutaj zaraz na ciele mamy jeszcze jedną duszę dużą zaginionego nieumarłego. Tutaj pod nami znajduje się średnia tarcza.
Powolutku, nie spieszcie się. Mamy okrągłą tarczę i teraz biegniemy już, jeśli chcecie zdobyć przedmioty. Tutaj drogą. Tutaj zaraz przy tym nagrobku mamy miecz dwuręczny, zwany Zweihander. Na samym końcu mamy lornetkę. Teraz warto sobie przebiec na lewo, polując nawet. I tutaj zaraz przy kolejnym nagrobku mamy skrzydlatą włócznię. I w ten sposób mamy zebrane wszystkie przedmioty z cmentarza. Jeśli pobiegniemy kawałek dalej, tutaj jeszcze z tej strony, tutaj na górze, możemy sobie, zobaczcie, przebiec w ten sposób. I na samym końcu jeszcze mamy do zebrania duszę zaginionego nieumarłego. Możemy szybko się wrócić i odpocząć przy ognisku. I jest jeszcze jeden ostatni już przedmiot. On znajduje się z lewej strony. Tak powolutku, przy samej skałce. Sorry, musimy wejść wyżej, nieważne. Tutaj przy skałce. I zgarniamy kolejną duszę zaginionego nieumarłego. I teraz w praktyce mamy wszystko tutaj załatwione, możemy śmiało progresować level dalej. Jeśli chcecie, to możecie rozdać te dusze, żeby wbić sobie poziom. Aczkolwiek ja osobiście odradzam chwilowo, bo w przyszłym odcinku spotkamy pierwszego kupca i od niego kupimy sobie sporo rzeczy. Warto mieć zapas dusz teraz, aniżeli później. A jeśli chodzi o te bronie, które znaleźliśmy, to mamy naprawdę niezły miecz, bo miecz dwuręczny jest cholernie dobry. Zaczyna ze skalowaniem C od siły oraz D od zręczności. Wymaga tylko 24 sił oraz 10 zręczności. Względnie szybko możecie go nosić. Eskalowanie dosyć mocno się zwiększa później, przy każdym ulepszeniu. Mamy również skrzydlatą włócznię. To jest broń, taki odpowiednik broni właściwie pod zręczność. Od razu skaluje, mamy skalowanie C od zręczności. Wymaga to od nas 15 zręczności oraz 13 siły. Czyli możemy na samym początku wpakować samą zręczność i używać tej broni w dwóch rękach. Na tarcza z kaduceuszem. 85% odporności na fizyczne, ale jest to mała tarcza, więc łatwiej parować tą tarczą. Ale moi drodzy, z mojej strony to by było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. A od przyszłego odcinka ruszamy do parafii nieumarłych. Jeszcze raz dzięki i na razie trzymajcie się. Cześć.